Siemanko, z tej strony też, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj przedstawię wam moje typy na Fame MMA Reborn. Tak jest, słuchajcie, gala już jutro, także trzeba przedstawić wam odpowiednie typy. Także pierwsza walka, jest to walka w K1 w małych rękawicach pomiędzy Marcinem Wrzoskiem, Polish Zombie, a Tomaszem Gromadzkim Zadymą. No i tutaj oczywiście stawiam na Marcina Wrzoska. Oczywiście pamiętajcie, że możecie mi w 100% ufać. Mam doktorat z MMA polskiego, także nie ma się co bać, że moje typy się nie sprawdzą. Zawsze się sprawdzają, tak w 99% przypadków. Także tutaj Marcin Wrzosek wygra. Jaka metoda? Myślę, że decyzja sędziowska. Jeśli chodzi o drugą walkę, no to tutaj wam nie powiem zbyt wiele, ponieważ nie znam tych dziewczyn, niestety. No powiem tak, no już przykre czasy, że wystarczy poświecić dupą, że tak powiem być puszczalskim i dostajesz walkę na Fame. Kiedyś trzeba było faktycznie na to zasłużyć, wiesz, takie osoby jak ja nie dostaną walki, ale takie szony jak te baby dostaną. To jest bardzo smutne, warto podkreślić, tym bardziej, że podobne wiekowo do mnie, także no smuteczek, no, słuchajcie, ale takie pokolenie, w każdym razie nie wiem na kogo tu postawić, więc przemińmy to, uznajmy, że obie nie powinny się w ogóle znaleźć w tym Fame MMA, ok? I na tym to zakończmy. Ok, następna walka jest to Guzik kontra Adam Security. No i tutaj myślę, że wygra Adam Security przez knockout. No Guzik nie ma totalnie formy moim zdaniem. Następna walka jest to Maślanka kontra Greg. Tutaj myślę, że Greg wygra po prostu przez doświadczenie, ale również decyzja, tutaj tym razem będzie właśnie decyzja. Kolejna walka jest to Nawcia kontra Liza. Tutaj myślę, że wygra Nawcia. Liza kilkukrotnie pokazała na konferencjach, że mimo tego, że w pierwszej walce zaprezentowała się bardzo dobrze, no to jednak jakieś tam problemy na podłożu psychologicznym ma, ewidentnie, bo no było łatwo ją wyprowadzić z równowagi, ona się bardzo łatwo rage'owała na tych konferencjach, także ewidentnie nie ma psychy, natomiast no Nawcia widać to jest pewna siebie, a psychika to jest tak naprawdę 80% sukcesu w MMA, także myślę, że Nawcia może ją rozwalić i to jakimś knockoutem, wcale bym się nie zdziwił. Kolejna walka jest to japoński drwal Dominik Zadora kontra Vampir Michał Pasternak. No to jest bardzo ciekawa walka, ciężka do przewidzenia, natomiast no myślę, że to będzie taka zacięta decyzja, ale mimo wszystko Michał Pasternak ogarnie i będziemy mieli tutaj zwycięstwo tego zawodnika. Kolejna walka, no to Daro Lew kontra Diz. No to myślę, że tutaj rekord pana Darka wskazuje na to, że wygra Diz. No w sensie nawet nie rekord, tylko no Diz się całkiem spoko zaprezentował w pierwszej walce. Także myślę, że Diz tutaj na spokojnie to ogarnie i nie podlega to żadnej wątpliwości. Kolejna walka jest to walka Amadeusza Ferrariego z Coro. No i mimo tutaj, że mieszkamy w jednym mieście z Coro, no to mimo wszystko Amadeusz Ferrari go rozpyka jak tylko będzie chciał i myślę, że to będzie easy knockout, szczerze. Tak samo myślę, że właśnie u Disa będzie jakiś knockout. Wiadomo, że Daro Lew zazwyczaj bywa kończony przez swoich rywali, także myślę, że to też będzie, tutaj będą jakby knockouty. Kolejna walka jest to Maciej Sulęcki kontra Stormin Norman Park. Także myślę, że tutaj Norman Park bez problemu wygra. Myślę, że tutaj też będzie jakiś knockout, albo przynajmniej TKO. Myślę, że nawet druga runda, coś w tym stylu. Także tutaj stawiam na niego, mimo że to jest K1 w małych rękawicach. No i kolejna walka, Bóg Estetyki, Nathan Marcoń kontra Adrian Polak. No to myślę, że tutaj Polak, uwaga, uwaga, przez poddanie. Tak, ja myślę, że Polak go, znaczy nie wiem, bo tu jest takie K1 z ukośnikiem na MMA, więc ciężko powiedzieć, nawet nie wiem, w jakiej oni się szczerze kategorii biją. Jeśli w K1, no to będzie knockout Polaka w drugiej rundzie, a jeśli w MMA, to myślę, że Polak go w parterze skończy w pierwszej rundzie. Nie wiem, bo tu jest tak dziwnie zapisane, K1 z ukośnikiem, nie? Także nie mam pojęcia o co B. Kolejna walka jest to Piotr Szeliga kontra Bańdura. I uwaga, myślę, że tutaj wygra Szeli i będzie to również knockout. I to może być druga runda jakoś też, bo mi się wydaje, że Bańdura się po prostu spompuje. Szeli wykorzysta swoje doświadczenie już, bo ja tak by nie patrzeć, no trochę się bił. 8 walk łącznie, także wiecie jak jest. Myślę, że Szeli tutaj przez knockout wygra. No i podwójny main event, czyli Fabiański z Olejnikiem kontra Wardęga z Golom. No to jeśli chodzi o walkę Fabiańskiego z Wardęgą, no to myślę, że tutaj... Ej, szczerze, to jest bardzo ciężkie do obstawienia, kto wygra tą walkę, bo zarówno Wardęga, jak i Fabiański biją się fatalnie. Ale myślę, że mimo wszystko Wardęga to ogarnie, nie przyniesie aż takiego wstydu, żeby z Fabiańskim przegrać. Ale zakończycie tą decyzją i będzie się tą walkę oglądało fatalnie. Będziemy siedzieć przez te 6 minut, bo oni chyba mają 3 razy po 2 minuty i będziemy płakać.
nasze oczy będą krwawić od tak paskudnego MMA, jak, znaczy boksu, jak to będzie wyglądało, nie? Autentycznie. No a jeśli chodzi o Gole kontra Olejnik, no to szanujmy się, no Gola go rozwali i to będzie knockout w pierwszej rundzie, nie? Ja nie wiem, w ogóle z dupy totalnie main event. Cała ta karta, powiem wam, tego fejmu jest taka mocno, mocno średnia. Wiesz, niby jest pełno gwiazd, ale tak naprawdę to są takie, że tak powiem, upadające gwiazdy, nie? Niby tutaj napakowali tego wszystkiego, no przez tą walkę mam też mega, że tak powiem, no brak satysfakcji, bo mi się nie podoba strasznie pchanie takich ludzi do fame MMA, szczerze wam powiem, nie? Autentycznie. Tak samo z drugiej strony jak i Lizy, nie? Bo Liza w sumie z tego samego słynie, co i te babki z Goats. No to już w ogóle dla mnie no name'y totalne, tutaj też szczerze dla mnie no name'y i wskrzaszanie, no wskrzaszanie takiego mini no name'a. A reszta, no nie no, ogólnie powiem wam, że bardzo średnia karta. Nie wiem, czy kupię pay-per-view, oglądać będę, ale tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Także takie były moje typy, jeśli macie jakieś swoje, to napiszcie w komentarzu. No i to tyle, dzięki wam za oglądanie, zostawcie łapę w górę i suba, siemano.